Obecnie znajdujemy się na terenie gospodarstwa rybackiego Ślesin. Tutaj, gdzie obecnie jesteśmy, znajduje się gospodarstwo rybackie. Jest to gospodarstwo, na którym produkujemy karpia. Karpia nakielskiego. Karp jest rybą słodkowodną. Pochodzi z Dalekiego Wschodu, z Azji. Do Polski został sprowadzony przez zakon Cystersów. W XI wieku. Karpie są codziennie karmione w tym okresie największego wzrostu, czyli tam lipiec, sierpień, po to, aby do grudnia osiągnął wymaganą przez konsumentów wagę, to jest tam około 1,5 kg. A nasza ryba jest produkowana ekologicznie, tym też charakteryzuje się cała hodowla karpia w Polsce. Nie są używane żadne sztuczne koncentraty. Prawnie jest usankcjonowane, że możemy w Polsce stosować tylko i wyłącznie chów średnio intensywny, to jest około przyrostu maksymalnie można uzyskać 1,5 tony z hektara. Czyli jakby nie było, jest to bardzo niskointensywna produkcja. Dzięki temu właśnie on zachowuje swój szlachetny smak, ma wiele wartości odżywczych, bardzo dużo kwasów nienasyconych, 1 i 3 nienasyconych omega, żeby organizm zaspokoił swoje wszystkie potrzeby właśnie na kwasy nienasycone. To jest taka zalecana dawka pokarmowa 230 g karpia raz w tygodniu i to w zupełności wystarczy, żeby nasz organizm dobrze funkcjonował.